Cześć, tu Karolina. Chciałam pokazać Wam kartki na 30 urodziny, które zrobiłam. Akurat mam ich 7. Pani chciała zabawne jakieś kartki, no i wiecie, poczucie humoru każdy ma inne, dlatego wolałam zrobić więcej, żeby sobie wybrała. Więc zacznijmy od pierwszej. To jest papier z Actiona i inspiracja z internetu. Uwaga, ktoś tutaj przekroczył 30 na godzinę. Z premedytacją, ignorując wszystkie znaki. Tak to wygląda. No taka mi się podoba. Fajna. Tutaj są enamel dots z Rangera. Te dwa znaki to są wycinanki z magicznej kartki z takiej dziecięcej kolekcji. No i tak to wygląda. Następne dwie są takie trochę dziecięce, z dziecięcych papierów. Tutaj jest laserowe love, Emma i Billy. 30 lat minęło, ani się obejrzysz, a znów pieluchy nosić będziesz. No i taki dziś butelka. Wykrojniki z Actiona, takie znaczki pocztowe jakby. No i cekinki, żeby się coś tam błyszczało. Tutaj jest słodkie potworki z Craft O'Clocka. No tutaj taki zdziwiony, co? Już 30. Tu już są życzenia wklejone, bo pani sobie wybrała akurat tą i jeszcze tam jedną. No ale tutaj właśnie takie słodycze, jakieś kwiatuszki, ważka. Tak, a to są, miały być proste kartki, takie do koperty, więc tutaj raczej są takie na płasko budowane. Tutaj niezbędnik 30-latki i kieliszek z winem. Jest też babeczka, kwiatuszki, no i motylek, cekinki. I to jest kolekcja z piątku 13. To jest Four Season Summer. Następna jest ze Scrap Boysów, taka wróżkowa. I tutaj za dnia piękności. I to jest tekst ze Shreka. Za dnia pięknością. W nocy zaś szkaradą. I tutaj nakleiłam tego wilka. I buty czar będzie trwał, póki całusa urodzinowego poznasz słodki smak i prawdziwy swój przybierzesz kształt. Tutaj zmieniłam trochę. No tak mi się skojarzyło, jak zobaczyłam te wróżki. Tak sobie skojarzyłam, nie wiem skąd mi się to wzięło, no ale chciałam tutaj nakleić też takiego potworka z The Sweetsters. No ale w końcu nie chciałam przesadzać i jest wilk. Tutaj jest taka bardziej morska, bo tutaj ta smoczyca jest taką kobietą bardziej, więc pomyślałam, że czemu nie, można spróbować. I tutaj jest, to też jest tekst z internetu. Medal dzisiaj otrzymujesz, bo na niego zasługujesz. 30 lat przeżyłaś, wiele bitew zwyciężyłaś, nigdy się nie poddawałaś, rolę swą wzorowo grałaś. No i tutaj są te elementy. To jest zwykły biały papier, tylko postarzony distressami. I to też jest Craft O'Clock History kolekcja. Złotko tutaj ze Stamperii. No i tak. Taka kompozycja, to są też piraci. Tak to wygląda. No i ostatnia też, która została jakby wybrana. 30-latka i to jest ta nowa kolekcja Godziny Tęsknoty. Tutaj są cekinki z Actiona. Ta pani jest z AB Studio, a reszta to jest Craft O'Clock. Też wszystko tak postarzyłam, żeby te białe tak nie odstawało w tej kompozycji. Więc tak to wygląda. To by było na tyle. Też wszystkie zrobiłam w sumie w jedną noc. Trochę to było takie wyzwanie, no bo z takich typowych kolekcji, bez jakichś tam za żadnych digi grafik, no to ciężko jest coś jakby zrobić. Jedynie właśnie tutaj potem napisy jakby robią za tą zabawną część. No mi się podobają. Każda jest inna, każda jest trochę w innym klimacie. No i wszystkie mi się w sumie podobają, chociaż najbardziej może ta morska. I ta też jest taka jakby najbardziej zabawna. No i ta też mi się... No wszystkie są. Każda coś ma, każda mi się podoba, no ale tak jak mówię, z takiej kolekcji typowo
jak ja robię takich od producentów, bez żadnych takich digigrafik, no to ciężko jest trochę coś wymyśleć. No ale ja tak sobie wyciągałam, jakby przeglądałam moje kolekcje, które ja tutaj mam i wyciągałam te, z którymi jakieś miałam skojarzenie, z których jakby wymyśliłam sobie, co mogłabym zrobić. No i tak powstało takie 7 kartek i w sumie no z 7 różnych kolekcji. No tutaj jest tylko ta jedna strona z Actiona, a resztę też ja tutaj robiłam. Tutaj wszystko sama pisałam, także tak to wygląda. Dajcie znać, która Wam się najbardziej podoba. No i do następnego filmu. Cześć!